2006 roku miasto Gliwice prowadzi niezmienną politykę repatriacyjną, która polega na tym, że do osiedlenia zapraszamy rodziny wytypowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Ministerstwo posiada bazę danych RODAK, dysponuje wszystkimi danymi repatriantów, którzy chcą osiedlić się na terenie Polski. Dotychczasowa nasza praktyka zakładała przyjęcie jednej rodziny rocznie. W 2016 roku podjęliśmy decyzję, że skierujemy do repatriantów 4 zaproszenia do osiedlenia. Opieka nad repatriantami rozpoczyna się tak już naprawdę od momentu ich przyjazdu do Warszawy. Tam oczekuje na nich pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma im zapewnić transport do nowego miejsca zamieszkania, do mieszkania, które jest wyposażone pod kątem konkretnej rodziny. Każde z tych mieszkań jest urządzone inaczej. Mam ludzi, z którymi współpracuję od wielu lat, na których mogę polegać, którzy zapewniają wysoką jakość, dobrą cenę dostarczanych tutaj mebli, sprzętu, gwarancji. Wiem z przekazu pierwszej osoby, która wprowadza tych ludzi, wprowadzała przez te wszystkie lata, czyli pana Czesława Muchę, że często jest niedowierzanie, płacz, wzruszenie. Ludzie są zaskoczeni, że to jest tak kompletnie wyposażone od igły po telewizor. Zostawiam pewien niedosyt taki, żeby dać też możliwość tym ludziom wniesienia swoich rzeczy, sprzętów, pamiątek rodzinnych, jakieś zaaranżowania, do końca dopełnienia tego. Bardzo ładne mieszkanie, bardzo się ucieszyłam, bo myślałam, że, no, że tak aż nie będzie, że wszystko miałam. No i w moim takim guście. To właśnie mnie zaskoczyło. Rodzina jest objęta pomocą przez okres roku. Jest to pomoc związana z opłatami mieszkaniowymi, pomoc finansowa, praca socjalna z rodziną. Wysiadłam na lotnisku, spotkał nas taki pan, bardzo taki fajny. Przywiózł do Gliwic, wszystko wytłumaczył. No i następnego dnia chyba przyszła Agnieszka. No i zaczęliśmy załatwiać różne sprawy. Wszystkie sprawy, jakie miałam do załatwienia, tłumaczenia różne. Chodziliśmy po urzędach, jeździliśmy do Katowic, czyli nie musiałam sama jeździć, chodzić i tam coś tam załatwiać. Nasza pierwsza opiekun, pani Renata, ona jeździła z nami do każdej instytucji, do gazowni, do elektrowni. Wszystko to wmaczyła, że tutaj jest taka umowa, na co trzeba zwrócić uwagę, co później będziemy robili. I tak krok po kroku ona opowiadała. Na przełomie 2011 i 2012 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach był realizowany projekt skierowany dla repatriantów. Projekt miał na celu zintegrowanie grupy, ale przez te wszystkie spotkania przybrał formę takiej grupy wsparcia, ponieważ oni po przyjeździe tutaj do Polski mają problem z asymilacją, z językiem polskim i tak naprawdę zamykają się w grupach takich bardzo małych, w swoich rodzinach po prostu. Pani Renata też dała kontakty z pierwszymi dwoma rodzinami, które tutaj wcześniej przyjechali. I te dwie rodziny też nam podpowiadali. No i do tego czasu trzymamy się razem. Na przykład Sylwestra, no to zazwyczaj robimy Sylwestra tak wspólnie. Ну, нові родини, які приїжджають з репатріантів, теж стараємося споткати їх, стараємося запропонувати свою допомогу. Generalnie jest tak, że ludzie się dopytują, czekają z niecierpliwością. Jeśli w otoczeniu są ludzie, którzy mieszkają kilkadziesiąt lat, na przykład w kamienicy, starsze panie, witają potem ciastem. Jest to takim elementem, że ci ludzie rzeczywiście czują się wyczekiwani i taką mamy informację zwrotną, że fajnie zostają przyjęci, ciepło, przychodzą sąsiedzi, witają się.
dzieci sąsiadów się potem też kolegują, nawiązują relacje nie tylko w szkole, ale też takie codzienne, pozaszkolne, poza tymi różnymi sferami, więc można powiedzieć, że są mile widziani. Dużą rolę odgrywa również Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, który obejmuje pomocą przedszkolną i szkolną dzieci repatriantów. Zależy nam na tym, aby dzieci jak najszybciej zintegrowały się z rówieśnikami, żeby jak najszybciej poznały język. Tutaj duży ukłon w stronę dyrektorów placówek oświatowych, którzy obejmują taką wzmożoną opieką również dzieci w przedszkolach i szkołach. No, z córką przyjechałam w marcu. Przyjechaliśmy pod koniec marca 24. No i w kwietniu już poszła na takie prywatne lekcje polskiego. Chodziła codziennie prawie, gdzieś tak 40 minut miała lekcji. No i we wrześniu już poszła do szkoły. Podglądasz, tak, do Jasminy, co ona tam pisze? A co, Jasmina ma same piątki? No, ona ma jedną jedynkę i ja też. I ty też? Jedną jedynkę? No, ale masz też szóstki, tak? Bardzo dobrze. Dużo zależy od tego, z jakim nastawieniem ty jedziesz. Jeżeli ty jedziesz, że zmieniasz życie, вот, wprawie na 180 stopni, no to wtedy szukasz każdej możliwości, żeby dowiedzieć się troszkę kultury, troszkę prawa, poznać normalny język, to gdzie? To na uczelni. Poszedł na uczelnię, zrobił tutaj studia. Staram się, żeby i dzieci też tak byli pozytywnie nastawione. Mój syn, na przykład starszy, on już drugi rok otrzymuje Gliwicki Laur Nauki. Powiatowy Urząd Pracy jest to również placówka, która pełni bardzo ważną rolę w adaptacji repatriantów do nowego miejsca pobytu, ponieważ od samego początku stara się aktywizować zawodowo naszych repatriantów. Wiadomo, że jest to uzależnione od stopnia znajomości języka polskiego. Jeżeli ta znajomość jest słaba, no to musimy rozpocząć aktywizację zawodową od nauki języka. W momencie, kiedy dostajemy informację z Urzędu Miasta, że kolejna grupa repatriantów czy kolejna rodzina przyjeżdża do nas, to my w tym momencie już działamy. My już nie czekamy nawet na pisma, my ze sobą się kontaktujemy telefonicznie, spotykamy się i ustalamy taką jakby strategię. Staramy się przekazać, co oni mogą, żeby się po prostu dobrze czuli u nas. Bardzo często ci repatrianci, którzy przyjeżdżają do nas i ich znajomość języka już jest w miarę dobra, że one naprawdę mogą się poruszać po rynku pracy, oni też przychodzą do mnie i informują mnie, że też znajdują pracodawców. Oczywiście, że są ludźmi pracowitymi. Bardzo szybko, jeżeli już tutaj się zaklimatyzują, że tak powiem, szukają pracy i większość z nich tą pracę znajduje. I bardzo szybko też przestaje korzystać z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. To jest bardzo istotne. Mamy kontakt z tymi pracodawcami, którzy do tej pory zatrudniają repatriantów. Świetnie się czują, świetnie się poruszają. W tej chwili już nawet podwyższają swoje kwalifikacje. Nawet są na wyższych stanowiskach. Także te osoby bardzo dobrze znajdują się tutaj na naszym rynku. Po tym okresie takiego trudniejszego czasu mamy informacje od pracodawców, że do tej pory pracują. Jest taka otwartość przedsiębiorców, myślę, na repatriantów. Oni często mają bardzo dobre zawody, potrzebne zawody, bo pod tym kątem też typując, ministerstwo typując rodzinę, bierze pod uwagę, jakie zawody są deficytowymi na terenie naszego miasta, żeby właśnie repatriant mógł szybko znaleźć zatrudnienie. Przyjechaliśmy tutaj nie dlatego, żeby siedzieć na socjali, zbierać jakieś różne oświadczenia, że jesteśmy taki chory, biedny i bezradny i żeby ktoś nam dawał, płacił. Nie, my chcemy normalnie pracować, normalnie żyć, płacić podatki, rościć dzieci, tylko tego chcemy. Poza tej pomocy z urzędnikami
Ми, наприклад, застаємо теж в сталому контакті. Такі нормальні людські в'язні у нас поукладались. Пані Біатою Єжик з Уженда. Вона нас трактує як своїх дітей. Вона о кожному все знає, кожному зазвонить, довідається. Споткаємося десь на вулиці, завжди привітаємося, порозмовляємо. Наші репатріанти не звертаються до нас тільки з проблемами. Вони діляться з нами різними радощами, які в їх житті мають місце, які їх спотикають, сукцесами своїх дітей, сукцесами власними, бо теж таке мають. Бардзо się з того cieszymy, gdy przychodzą до нас repatrianci, którzy odsiedlili się jako jedni z pierwszych, ponieważ to świadczy o tym, że mają do nas zaufanie i wiedzą, że w tym miejscu zawsze otrzymają pomoc, jeżeli tylko jest ona możliwa z naszej strony. Ja myślę, że sukces tego jest też z tego powodu, że każdy z nas jakby wie konkretnie, co do nas należy. Każdy ma swoją działkę do zrobienia, jasno podzielone kompetencje i cieszymy się, że w jakimś stopniu się możemy przyczynić do tego, że ci ludzie są częścią tutaj naszej społeczności. Niewątpliwie jest potrzebny zespół osób, instytucji, które wiedzą, co mają robić, chcą to robić, bo to jest niezwykle istotne. U nas repatriant to znaczy coś więcej. Wiemy, że na słowo repatriant wszyscy mamy być zwarci i gotowi do pracy. Jeżeli ludzie zdecydowali na taki wyjazd, to треба мати зрозуміння того, що життя буде інше. Не можна повідати, що в Казахстані зле, тут і добре, або наоборот. Ні, там життя інше, тут і життя інше. І то треба зрозуміти. Там засади інші, тут і засади інші. І то треба зрозуміти. Ну і головне то мати такий позитивний настрой, не боячи різних таких визвань життєвих, а їх множство. Ну і жити для себе, жити для дітей, будувати свою прийшлость, будувати прийшлость своїх дітей. Ну, ти ли?